takie spotkania jak kongres, czy inicjatywy takie jak OSE Hero dają nam możliwość kontaktu z nauczycielami, z dyrektorami, z osobami, z którymi współpracujemy na co dzień, które są kluczowe tak naprawdę w realizowaniu zadań OSE. Dzisiaj mamy kolejny kongres Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, programu, który zmienił polską szkołę w zakresie cyfryzacji nie do poznania. Dlatego, że dzisiaj każda szkoła może korzystać z symetrycznego internetu 100 na 100, ale to nie wszystko, bo my, tak jak świat, zmieniamy się i nasz program ewoluuje. I to, co warto podkreślić, to to, że dzisiejszy kongres zbiega się z wczorajszą publikacją raportu Nastolatki 3.0, która to publikacja mówi o tym, jak nastolatki korzystają z internetu i ta część edukacyjna w programie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zaczyna ważyć coraz więcej. Taki też był nasz plan, nasz cel i jest moment na to, żeby wzmacniać te działania, które uczą polską młodzież higieny cyfrowej. Z mojej perspektywy Kongres OSE jest takim miejscem, forum wymiany informacji pomiędzy nami, którzy budujemy te rozwiązania technologiczne i nie tylko technologiczne, a użytkownikami końcowymi, takim jak nauczyciele. Jest miejscem, gdzie możemy wspólnie porozmawiać o tym, co, jak, dlaczego i w którą stronę należy podążyć. Bardzo cieszymy się, że jesteście Państwo dzisiaj z nami na Kongresie OSE. To jest taka wyjątkowa okazja, kiedy możemy się spotkać, porozmawiać o aktualnych trendach, przyjrzeć się różnego rodzaju ryzykom i zagrożeniom, bo one niestety również czyhają na nasze dzieci w internecie. Ale też to jest taka świetna okazja, żeby się spotkać, poznać, pomyśleć o współpracy. Ja spotkałam się z tym wydarzeniem po raz pierwszy, ale już polubiłam i mam nadzieję, że z materiałów, które są udostępniane lub będą korzystać.